moi kochani, jak widzicie po tytule, dzisiaj będzie Q&A. Wróciłam Wam jakiś czas temu ramkę na Instagramie do zadawania pytań i tutaj na społeczności YouTube'a. I po prostu może bez wstępów, zaraz jakichś skomplikowanych wstępów zacznę Wam po prostu czytać. Szczególnie dla Anety podziękowania, bo ona tu zawsze jakoś dużo komentuje i dużo pytań zadała. Może zrobimy tak, że jeżeli macie jakieś pytania do mnie, to po prostu piszcie pod tym filmem i to będzie materiał na następny raz. Z jakimi perfumami wiążą się najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa? A może inaczej, czy są takie perfumy, które przywodzą na myśl te piękne chwile z czasów dzieciństwa? Nie mam jako takich wspomnień perfumowych, bo wtedy nie zwracałam uwagi na same zapachy i jakoś tak... moja mama też używała kilku zapachów, więc takiego matycznego zapachu nie mam, ani babci moich też nie kojarzę. Natomiast sama nuta fiołków jest zawsze dla mnie czymś takim, co mocno kojarzy mi się z dzieciństwem, co już kiedyś Wam mówiłam. Ponieważ mieszkaliśmy w takiej małej miejscowości niedaleko Tarnowa, jak byłam mała, i tam no rodzice, znaczy głównie moja mama miała gabinet jakby taki służbowy, jakby w takim domu, i u góry mieliśmy mieszkanie, ale to był taki dom, taki typowy polski kwadraciak, taki stary. Ja tam nie wiem, ile mogłam mieć lat, 4 jakoś tak, bo albo 4, 3 nawet. I tam była taka stara brama i za tą bramą rosło pełno fiołków i dlatego fiołki i też bez, bo bez też tam rósł, też bardzo lubię, to są takie, ale głównie te fiołki kojarzą mi się z dzieciństwem, więc przez to lubię nuty fiołków w perfumach i lubię nuty bzu w perfumach, a taki fiołkowy zapach, który właśnie jest chyba taki turbo fiołkowy, to Insolence od Guerlain. Ale te fiołki też odnajduję w takich ciekawych, jakichś bardziej niszowych kompozycjach. Ostatnio Wam mówiłam o perfumach Carnier Barcelona i tam były te fiołkowe nuty. Także ten fiołek, jeśli się przebija właśnie w jakichś drzewno-aromatycznych perfumach, to też bardzo lubię. Sama nuta fiołka, a nie perfumy. Teraz może wszystkie od Anety przeczytam, a potem jeszcze od dwóch innych, trzech nawet innych osób. Dalej Aneta. Dobieranie perfum do pory roku, do nastroju, do stroju, a może jeszcze inaczej. Kiedyś miałam jeden, dwa zapachy, tak głównie, może trzy na cały rok i je wymieniałam i nie było mi, nie zależało mi, jaka jest pora roku. Natomiast teraz, jak już zabrnęłam tak daleko w tym szaleństwie, to do pory roku tak, przez to, że zauważyłam, że niektóre perfumy lepiej lub gorzej wybrzmiewają w daną porę roku, ale są też zapachy całoroczne, które mogę używać zawsze, myślę, w każdej pogodzie, niezależnie od nastroju, więc to różnie. Co do nastroju, to tak, czasem też tak. Bo czasem jak chcę się podbudować, albo jak chcę wyglądać jakoś, nie wiem, może bardziej elegancko się czuć, albo bardziej tak biznesowo, no to też inne perfumy niż jakieś takie, nie wiem, jak czasem mam ochotę do spania coś na siebie nałożyć, to wybieram na przykład Versace Crystal Noir, bardzo lubię takie otulające zapachy, a jak bardziej elegancko, to no jakieś Chanel piątki, albo właśnie coś z niszowców takich bardziej ciekawych. Czasem, nie wiem, chcę czuć się jak malinowa chmurka, to Angel Nova, więc do nastroju również. Do stroju. Czy ja wiem? Czasem jak mam kaszmirowy sweter, to zauważyłam, że na nim super perfumy się utrzymują i on w ogóle pięknie potem pachnie całą mieszanką perfum, które miewałam przez kilka wcześniejszych dni. I do niego na przykład nie zakładam jakichś takich świeżych zapachów, takich lekkich, wiosennych, tylko na nim bardzo ładnie pachną te takie, powiedzmy, typowo jesienne perfumy, jakieś szalimary, albo takie właśnie z cięższymi nutami jakimiś, no to takie. Ale a może jeszcze inaczej, do tego się odniosę, czy może jeszcze inaczej? No wiecie, też... ja do pracy też nie zakładam perfum jakichś takich morderczych, chociaż czasem mi się coś zdarzyło nie trafić, bo no ja je czuję inaczej niż otoczenie, ale jak już mam jakiś sygnał, żeby uważać, to już potem ich nie ubieram. Na przykład mocnych kadzidlanych zapachów nie ubieram, a ubierałabym.
gdybym no, nie miała takiego, powiedzmy, otoczenia, bliskości z drugą osobą, więc do pracy to tak, ale też tam jakoś specjalnie się nie hamuję, ale też takich zwydziwianych, mocnych zapachów nie ubieram, o tak, na tej zasadzie. Jeżeli mają jakąś turboprojekcję i są bardzo takie właśnie kadzidlane, mocne, to takich raczej nie zakładam. Ale tam jakieś takie drzewne niszowce, takie, które mogą się podobać albo nie, to nawet zakładam. Także może tak. Aneta, czy masz perfumy, które na początku odrzuciły albo wydawały się nijakie, a teraz to wielka miłość? I odwrotnie, są takie, które wydawały się być zapachem na całe życie, a teraz są nie do zniesienia. Co mnie odrzuciło, a potem było wielką miłością? Był jakiś taki zapach. Na pewno do tego My Barber Black trochę dojrzałam i zapach mi się spodobał, jednak moje ciało odrzuca, bo głowa mnie od niego boli, więc to jest trochę smuteczek, ale był taki zapach, który zaczął mi się, wiem, już wiem, który. By the Fireplace od Margieli. Powinnam sprawdzić. Tak, bo on na początku dla mnie pachniał smarem do kopyt dla koni, takim z dziegciu, typowym dziegciem, nawet nie udem, bo on jest trochę tam udowy, tylko właśnie dziegciem. Szagaw ud też, tak na początku ten ud, w ogóle to było takie też moje pierwsze zetknięcie z udem, taka no moje poznawanie jakichś tam bardziej perfum ciekawych, bardziej niszowych zapachów. I tak, i tamte dwa na początku były takie sobie, a teraz By the Fireplace jest jednym z moich ulubionych zapachów i naprawdę przepięknie mi pachnie. Szagaw ud też bardzo lubię, więc może ten ud, to tak, to na pewno. A zapachy, które kochałam, a teraz są nie do zniesienia. Kurczę, powiem wam, że trochę tak mam, może nie, że nie do zniesienia, ale kiedyś Hypnotic Poison kochałam. Poznałam go parę lat temu na Halloween, poczułam u mojej znajomej i spytałam się, co to za perfumy. Były dla mnie po prostu tak bajkowo piękne. Ja byłam wtedy w ciąży i to już w drugim, trzecim trymestrze. I powiem wam, że ja w ciążach miałam po prostu hopla na punkcie mocnych zapachów i turbo mocne zapachy. Normalnie lubię takie, ale w ciąży czułam w ogóle jeszcze więcej zapach, nut, jakby stopni danych perfum niż normalnie teraz czuję i w jednej i w drugiej ciąży, więc w końcówki obu ciąż to były raczej takie mocniejsze zapachy. W pierwszej ciąży właśnie Hypnotic Poison, w drugiej Bottega Veneta, ta Bottega Veneta, chociaż akurat Bottega Veneta dalej bardzo lubię i to Hypnotic Poison muszę może teraz jakoś do niego wrócić, bo tak leży zapomniana, jest bardziej zapomniana niż taka, że mnie odrzuca, ale czasem wydaje mi się po prostu za mocna, że nie udźwignę tych perfum, a mam taką trochę starszą wersję sprzed tych no 5 lat, powiedzmy 5-6 lat ma, więc to znaczy 5-6 lat temu ją kupowałam, może mieć więcej, nawet ją dostałam wtedy chyba od męża na gwiazdkę, jakoś tak, więc muszę może do niego wrócić. Ten odgłos to mój pies pije wodę, więc wybaczcie, bo ja tutaj mam kuchnię taką otwartą w salonie, więc wszystkie dziwne odgłosy to psy z reguły. Kolejne pytanie od Anety. Czy są perfumy, za którymi tęsknisz, ale nie są już dostępne? Jeśli tak, jaki to zapach? No tutaj odpowiem tak jak niedawno gdzieś mówiłam w tagu nie jesiennym, tylko w tagu. Dobra, mój kłapciak zaprzestała pić tą wodę, bo po prostu zagłuszała mnie tu. Ja nie użyłam perfum, aż tak długo nie jestem świrem zapachowym, żeby jakiś zapach został wycofany za moich czasów świrostwa, że tak powiem. Chociaż powiem wam tak, że jest taki zapach, który myślę, że bardzo by mi się spodobał, bo trochę go pamiętam. To był Sensuous od Estée Lauder, ten fioletowy. On jest wycofany, ja go miałam kiedyś i nawet to mówiłam w jakimś filmie, w którym mówiłam o moich zapachach z przeszłości, które używałam tam w wieku nastoletnim. To jest zapach, chyba w liceum go miałam. I on myślę, że bardzo by mi się teraz podobał, a nawet może bardziej niż teraz, więc tak, to jest jeden zapach, który kojarzę. I tak, i będzie mi przykro, jeśli skończy mi się Flora Botanica od Balenciagi, dlatego że uważam, że to jest piękny zapach, a wiem, że jest też wycofany, ale go jeszcze mam. Dobrze, tutaj jeszcze dwie osoby na YouTube mnie pytały.
Panna z gór. Którym perfumom jesteś, będziesz wierna przez cały czas i zachwycasz się nimi tak samo jak na początku? Czy ja będę nudna, jeśli powiem, że Chanel piątką? Może będę nudna, dlatego że przebrnęłam przez wiele zapachów. To są zapachy, które mam bardzo długo i one uważam, że są świetne. I dalej mi się tak samo bardzo podobają. Teraz odkrywam na nowo ich szlachetność, chociaż mało je noszę. To, co zostaje u mnie na półce, raczej zakochuję się na nowo w niektórych zapachach, a jak przestają mi się podobać, to się wymieniam albo sprzedaję, albo oddaję. Co ja mam jeszcze z takich starych zapachów? Chyba tyle, bo bardzo wiele wymieniłam. Eternity bardzo lubię i bardzo mi się podoba, chociaż też bardzo rzadko noszę, bo dla mnie to jest zapach tak bardziej na styczeń, luty, na ten taki mroźniejszy czas, bardziej zimowy. Nawet nie na tą taką zimę jeszcze jesienną, czyli końcówkę roku, tylko właśnie na początek roku. I a propos Eternity, to dużo osób nim pachnie. To jest zapach, który chyba jeden z popularniejszych zapachów, jaki obserwuję w moim otoczeniu u pacjentów i na przykład też wiem, że jedna z pań przedszkolanek kiedyś tak pachniała, także ten zapach też bardzo lubię. Tutaj też jest ta nuta fiołka, o której mówiłam na początku. Także jest to bardzo ładny zapach. W ogóle Calvin Klein to jest świetna marka, taka średniopółkowa, czasem i niskopółkowa, która no naprawdę ma bardzo ciekawe zapachy. Co jeszcze takiego z takich starszych próbuję pamięcią do mojej półki zapachowej wrócić? Myślę, że no te dwa zapachy. Tak, bo dużo się u mnie pozmieniało przez ten czas. Kaszmir od Chopardo też bardzo lubię, ja też mam go dość długo i też odkrywam jego piękno na nowo cały czas, bo to był zapach, który dostałam jakiś czas temu. I też z długich zapachów, które mam długo, Jill Sander Sun, tak samo, myślę, że tak. Tak, a jeszcze o, jeszcze z tych zapachów, które Aneta pytała, teraz mi się przypomniało, bo tak myślałam, co sobie kiedyś dawno, jakiś czas temu kupowałam na przykład na studiach, pytała jeszcze o to, że najpierw była miłość, a potem odrzucenie, nie do zniesienia. To jest taki jeden zapach, może nie jest nie do zniesienia, ale miałam tą czarną Lady Gaga, tą taką, będziecie mieć tutaj zdjęcie, tą, która ma taki jajowaty flakon i takie złote miała łapki i płyn był czarny, to było chyba jeden z takich pierwszych, albo po prostu jeden, jaki jest na rynku, albo jeden z pierwszych zapachów z czarnym płynem. Ja lubię bardzo Lady Gaga, cenię ją za całą twórczość i za to, jak ewoluowała w ogóle przez lata i lubię ją po prostu. I te perfumy, jak je czekałam w ogóle na premierę, pamiętam chyba w Sephorze je kupiłam. Albo je wąchałam w Sephorze? Nie, chyba je kupiłam nawet w Sephorze, tak mi się wydaje. To był taki zapach, który bardzo mi się podobał, zużyłam pół flakonu, a już wtedy miałam tak 3-4 flaszki, więc to też nie był czas, gdzie używałam jednego flakona w kółko. Natomiast jak już doszłam, dobrnęłam powiedzmy do świrostwa perfumowego, czyli ostatni rok, dwa, jak je powąchałam, to stwierdziłam, że mają fatalną trwałość, a sam zapach, mimo że na początku ładnie pachnie, to zaraz pachnie na mnie po prostu jak zwykłe tanie perfumy, nie wiem, z Biedry, czy takie po prostu jakieś Larivy, cokolwiek. Także to był taki zapach, który faktycznie z nie lubiłam, a wcześniej kiedyś lubiłam. I tak. Jeszcze wierność. A, i jeszcze do Panny z góry wracam i tej wierności i zachwycam się tak samo jak na początku. To jeszcze bardzo lubię Flower by Kenzo. To jest klasyczne z tym maczkiem. To też jest zapach, uważam, bardzo ciekawy. Wiem, że nie wszyscy lubią, ale dla mnie ten zapach też jest piękny. Ale to też, jak Eternity, jest to zapach na początek roku. Taki właśnie na tamten czas aktualnie. Dobrze, i ostatnie pytanie z YouTube. Adam Nowak. Jakie perfumy by Pani wybrała dla siebie i męża teraz na Wasz ślub? Czy byłyby to te same, co kiedyś? W ogóle Adam też jest osobą, która często komentuje moje filmy, więc bardzo dziękuję. Panna z góry zresztą też, także wszyscy, którzy tu zadają pytania, są takimi stałymi komentującymi. Powiem Wam, że nie pamiętam, czym pachniałam na swoim ślubie. Naprawdę nie pamiętam. Ślub to takie trochę było szaleństwo dla mnie. Powiem szczerze, że teraz bym raczej pojechała do grubego Elvisa i tylko w dwójkę byśmy wzięli ślub, bo mimo że mieliśmy mało osób, to ja to strasznie psychicznie jakoś tak zniosłam. Ja nie lubię tak za bardzo imprez i tutaj mój introwertyk się tak trochę... Więcej stresu trochę dla mnie było niż takiego och, najpiękniejszego dnia życia. Nie pamiętam, co miałam, ale teraz
wybrałabym jakieś takie mega kobiece perfumy raczej. Które? Teraz to naprawdę coś takiego, co bym czuła na sobie raczej cały dzień, ale sama na sobie. Albo jakiś taki bardziej pudrowy, ale któryś z tych zapachów takich, co ja bym na ślub założyła. Nie wiem, czy piątką nie pachniałam na swoim ślubie, ale nie wiem, raczej bym wybrała jakiś taki spokojniejszy zapach niż piątka. Taki bardziej uniwersalny, może coś z różą, może któreś róże od Montal na przykład, o. Albo Intense Café na przykład, to jest ładny zapach, albo Risretto Intense Café, bo tam jest ta róża, ale taka troszkę, w samym Intense Café jest więcej róży niż kawy, tam kawy prawie nie ma, ale widzę to Intense Café, o taki zapach, bo one, tak czuję je cały dzień na sobie, raczej większości się podobają w odbiorze, ale nie są takie hardkorowe jak Chanel 5, może nie hardkorowe, ale no wiecie, aldehydy to też nie zawsze. A dla męża, mimo że uwielbiam u niego Boucherona Ambre d'Ambre d'Alexandrie, to te perfumy są strasznie mocno projektujące i mocno trwające, długotrwające i wolałabym, żeby użył coś delikatniejszego, żeby nie przytłaczał mojej osoby, tylko żebyśmy byli wyważeni i zrównoważeni. I powiem Wam, że ostatnio na nim Encnoir, mam wersję tą Intense, ona się chyba nazywa, to moc Extreme, L'Extreme, tak. To może to. Chociaż on mówi, że na sobie tego nie czuje, ale na nim mi bardzo ładnie pachnie i chyba właśnie Encnoir. Wszystkie takie ma francuskie nazwy. L'Ambre d'Alexandrie i Encnoir L'Extreme. O. Także chyba właśnie to. Dałam mu odlewkę, to znaczy jeszcze ich nie ma, ale będzie mieć pewnie butelkę, bo chyba mu gdzieś prezentuję. Bo dałam mu odlewkę, bo zamówiłam tamte perfumy dla siebie. Ale ja sobie stwierdziłam, jak je niuchnęłam, mówiłam, że teraz jest szał na te właśnie Encnoir, tak. Dużo dziewczyn. Anecznik, Justyna Mispotocki i ktoś jeszcze chyba o nich mówił. I dla mnie są to piękne perfumy, naprawdę są cudne, ale na nim, bo na mnie, ja ich nie czuję. I właśnie to jest w nich to. Nie wiem, czy tak ma w ogóle dla mnie marka Lalique, bo miałam Le Parfum i rozczarowałam się nimi, bo ja się nimi prawie oblałam i czułam je sekundę, może dwie, czy tam... Naprawdę bardzo się rozczarowałam, a sam zapach mi się podobał. Tak samo niestety z tymi ich jeżynkami wszystkimi i smutno mi, bo te zapachy są wybitne, ale ja ich na sobie nie czuję. Ale właśnie na moim mężu bardzo ładnie mi się to rozchodzi i czułam jego ten zapach nawet już po paru godzinach, jak gdzieś tam wrócił z pracy i się widzieliśmy, się pytałam, czym tak pachnie, albo w domu ładnie pachniało i spytałam się, co tak ładnie pachniało i za każdym razem mówił, że właśnie Encnoir, więc ta wersja L'Extreme, tej normalnej nie wąchałam, także myślę, że to by były takie zapachy, ja to, on to, a ja na przykład właśnie jakąś montalowską różę, albo bardzo ładny zapach jest ten też różany, który na Dune bazował, na nazwie z Dune. Spice Must Flow, o. No, może coś takiego bym użyła. Chociaż nie wiem, czy by to pasowało, bo ja na sobie miałam suknię taką miętową. A mięta jest takim chłodnym kolorem. Czy nie bardziej coś chłodnego? Albo Bellevue Blue, Bulgari Blue, też taki. O, to tak do takich chłodniejszych kolorów to też byłby fajny zapach, bo on jest bardzo ciekawy. Tylko taką na chłodną tonację. I jest taki, no też dość trwały. To by dwa zapachy, może. Nie wiem, pewnie bym wymyśliła coś innego. Nie wiem, może bym miała inny nastrój, ale ja mówię, ślub i wesele, znaczy no wesele nie było dla mnie takim, po prostu było miły, fajnym dniem, no dobrze to wspominam, nie chcę wiedzieć, że źle wspominam, tylko więcej nerwów mnie to kosztowało niż zabawy. Ja w ogóle, no ja nie lubię chodzić ani na wesela, ani gdzieś uczestniczyć w dużych imprezach, więc po prostu, no, więcej stresu było dla mnie, ale może to nie film o tym. Mam jeszcze jedno pytanie od Natalii Skilla, bo Natalia, o które prosiłam na YouTube, na Instagramie, bo tam skasowałam jakoś, nie skasowałam, tylko nie zapisałam sobie odpowiedzi wcześniejszych. Wiem, że Mordercza Zieleń się mnie pytała, które perfumy z Garnier Barcelona wybieram.
Nadal nie wiem. Jeżeli chcecie moje opinie poznać o tych zapachach, to odsyłam. Natomiast najbardziej się chyba na tardę. Na tardę chyba tak. Mhm. Tak. O, jeszcze Palo Santo by było do tej odpowiedzi, których nie lubiłam na początku, albo były dla mnie takie mech, a teraz je lubię, to Palo Santo myślę, że jest takim zapachem, chociaż no to nie jest jakaś super miłość jak By the Fireplace, ale też lubię. W każdym razie Natalia się pyta, jaki zapach ostatnio cię okropnie rozczarował? Trochę mi się serce złamało przy My Barbery Black, dlatego że po komentarzach spodziewałam się nie wiadomo czego, a niestety okazało się, że nie mogę go używać, bo mnie głowa od niego boli. Tak samo miałam w przypadku My Barbery, nie My Barbery, jak one się nazywały? My Barbery Woman? Nie, to takie zielone. A wiem, Barbery Hair, woda, to tylko ta EDT, woda toaletowa, te zielone. Też się napaliłam na nie jakiś czas temu, bo chciałam nutę jabłka, a niestety mimo, że tak pierwszą sekundę pachniały, to potem wychodził taki makararusz, ten taki smrodek, którego ja nie lubię. Tak samo ze smrodkiem bakaratowym. Właśnie mocno mi rozczarowują perfumy, które mają ten smrodek bakaratowy. Kirkę na przykład od Tiziany Terenzi. To ten tam, to śpioch tak mruczy przez sen. Kirkę, ale może to nie jest ostatnia, bo to już jakiś czas temu mówiłam i pewnie już też mówiłam o tym w filmach. Kirkę, bo spodziewałam się tutaj bogini z mitologii greckiej, którą kocham. Mitologię, jak i w ogóle wszystkie mity i całą tą otoczkę i spodziewałam się czegoś super kobiecego, a niestety wyszedł mi smrodek bakaratowy, którego ja nie lubię. Może na kimś to ładnie pachnie. Tak samo Garden, ten od Mancery, też są takie perfumy, które są do tego podobne też. No i okropnie mnie rozczarowało Roses and Chocolate od Mancery. Tutaj odsyłam do tego filmu, jeśli chcecie moją całą historię poznać, jak niestety odbierałam ten zapach. To by było tyle. Czasem mnie rozczarowują zapachy, po których spodziewam się nie wiadomo ile, a okazują się takie no mech, albo takie niespecjalne. Mam duże rozczarowanie właśnie z lalikiem, może takie rozczarowanie na smutno, nie na złość. No bo te perfumy na mnie w ogóle nie trwają i ja ich na sobie nie czuję. To jeszcze jakby nie miały dużej projekcji, spoko, ale ja ich na sobie nie czuję, mimo że doceniam te zapachy. Także to by było chyba na tyle. Film nawet dość długi wyszedł. Zachęcam do zadawania pytań. Może coś chcecie się mnie spytać, to zachęcam. Po prostu około perfumeryjnej, może też jakieś życiowe, ale też no, jak będą zbyt intymne, to nie będę odpowiadać. Tak zakładam. Okej, to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję za wszystkim osobom, które zadały te pytania. Dzięki nim macie ten filmik i może jakieś tam 15 minut ze mną wolnego czasu na miło spędzone. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia następnym razem. Pa!